co, pewnie myślicie, że zaraz się wywali? No nie tym razem. Dziś startują otwarte beta testy Enlisted, czyli sieciowego shootera osadzonego w realiach II wojny światowej. Wraz z ich początkiem wykasowane zostaną wszystkie postępy wypracowane przez graczy w zamkniętych testach, które trwały przez kilka ostatnich miesięcy. W zabawie mogą wziąć udział posiadacze PC-tów, Xboxa Series oraz PlayStation 5. Odświeżona i rozszerzona wersja Nier Replicant, czyli poprzednika świetnie przyjętego Nier Automata, oficjalnie zyskała tak zwany złoty status. Oznacza to, że gra jest gotowa i została wysłana do tłoczni. Remaster zaoferuje nie tylko ładniejszą oprawę graficzną, ale także liczne zmiany w mechanice rozgrywki, w tym zmodyfikowany system walki. Premierę zaplanowano na 23 kwietnia. W pobliżu Hongkongu służba celna zatrzymała łódź rybacką wypełnioną kontrabandą. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ wśród przemycanego towaru znalazły się m.in. podzespoły komputerowe, karty graficzne, dyski SSD oraz pamięć RAM. A więc niedobór części tak bardzo daje się we znaki, że stały się one łakomym kąskiem dla przemytników. Konsolowa wersja Crysis Remastered doczekała się aktualizacji przywracającej jeden brakujący poziom oraz dodającej trzy tryby graficzne. Performance umożliwiający zabawę w rozdzielczości Full HD przy 60 klatkach na sekundę, Quality oferujący rozdzielczość 4K i 30 klatek na sekundę oraz Ray Tracing, czyli rozdzielczość 2K przy 30 klatkach na sekundę. Wydanie Death Stranding na PC-tach okazało się być strzałem w dziesiątkę. W zaledwie pół roku dzieło Hideo Kojimy wygenerowało przychód rzędu prawie 27 milionów dolarów i w zeszłym roku stało się największym sprzedażowym hitem w ofercie 505 Games. Za kilka miesięcy GTA 5 będzie obchodziło 8 urodziny, ale gra w dalszym ciągu cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Jak wynika ze sprawozdania firmy analitycznej Stream Hatchet, GTA 5 jest najchętniej oglądaną na streamach grą 2021 roku. W zestawieniu zsumowano dane z Twitcha, Facebooka oraz YouTube'a. Głównym źródłem tego sukcesu są niezwykle popularne mody roleplay, dzięki którym gracze mogą się wcielać w zwykłych mieszkańców Los Santos. I to już wszystko. Do usłyszenia.